Wszyscy wiemy, że Hitler i jego NSDAP doszli do władzy w Rzeszy w 1933 roku. Jednakże nie każdy kojarzy ich pierwszą próbę dojścia do władzy poprzez pucz w Monachium 10 lat wcześniej. O tym incydencie dzisiaj w prawdziwej historii. Po zakończeniu I wojny światowej cesarz Niemiec był zmuszony do abdykowania, a na państwo zostały nałożone olbrzymie reparacje. Ekonomia była zrujnowana po wojnie, nadchodził głęboki kryzys, a społeczeństwo coraz bardziej pragnęło zmian. Dochodziło do wielu występów komunistycznych. Przez chwilę w 1919 nawet Bawaria zmieniła się w Bawarską Republikę Rad. Państwo było znacząco osłabione, do tego stopnia, iż miało problemy ze spłacaniem reparacji. Z tego też powodu w 1923 roku wojska francuskie i belgijskie wkroczyły na teren Zagłębia Rury. W tym czasie Hitler, powoli rosnący we wpływach, uznał, iż zbliża się czas, aby obalić słaby rząd Republiki Weimarskiej. Do realizacji swojego celu chciał skorzystać z konfliktu między Bawarią a Berlinem. Jednakże próby osiągnięcia tego celu drogą czysto dyplomatyczną poprzez rozmowy z dowódcą armii Bawarii, generałem Otto von Lossow, aby on poparł ich plany, nie powiodły się. Dodatkowo wyglądało na to, że komisarz generalny Bawarii, Gustav von Kahr, będzie dążył do oddzielenia Bawarii od reszty Niemiec, czego Hitler bardzo nie chciał. Aby tego uniknąć, Hitler wraz z członkami SA planował przejęcie stolicy Bawarii, Monachium, 11 listopada 1923 roku. Strategiczne punkty miasta miały zostać przejęte, a tym samym von Kahr nie mógłby prosić Berlina o pomoc, ze względu na swoje niepodległościowe plany. Jednakże na nieszczęście dla przyszłego wodza Rzeszy, von Kahr uznał, iż 8 listopada, w rocznicę abdykacji ostatniego cesarza Niemiec, w piwiarni Burger Broikeller wygłosi on swoje plany polityki rządu Bawarii. Hitler obawiał się, że zapowiedziana zostanie oficjalnie wtedy secesja Bawarii. NSDAP-owcy przygotowali ponad 2000 ludzi do działania. Kiedy von Kahr przemawiał do około 3000 ludzi w piwiarni, Hitler wraz z około 600 członkami SA otoczył piwiarnię, wkraczając do środka wraz z 20 członkami swej partii. Gdy dotarł wśród uniesionych głosów mas ludzi do audytorium, wystrzelił z pistoletów sufit, by ich uciszyć i stwierdził, iż bawarski rząd został obalony i powstaje nowy rząd, w którego w skład miałby wchodzić popierający wówczas Hitlera sławny generał Ludendorff. Hitler pod groźbą użycia siły starał się przekonać triumvirat złożony z von Kahra i dwóch innych wpływowych uczestników wydarzenia, Hansa Rittera von Seizer, przywódcę bawarskiej policji, oraz Otta von Lossow, do poparcia go. Jednak mu się to nie udało. W tym czasie inne przyjazne Hitlerowi siły otrzymały sygnał, aby zająć najważniejsze miejsca w mieście. Wódz powrócił do tłumu i wygłosił mowę, która kompletnie zmieniła ich nastawienie wobec przyszłego Führera. Po zaledwie kilku minutach ludzie w pełni go popierali, zaś inni jego poplecznicy wciąż bezskutecznie starali się przekonać von Kahra, von Seissera i von Lossowa. Hitler po przemowie powrócił do nich, kontynuując swe próby perswazji, zwielokrotnione poprzez późniejszy przyjazd Ludendorffa. Ostatecznie triumvirat niechętnie zgodził się wesprzeć NSDAP-owców. Jednakże pozytywne efekty tego sukcesu długo się nie utrzymały. Po tym udanym przekonaniu polityków, Hitler i Ludendorff powrócili do tłumu i wygłosili kolejne przemowy, po czym ludzie zostali wypuszczeni z piwiarni. Hitler pozostawił triumvirat pod opieką Ludendorffa, po czym sam udał się gdzie indziej. Niedługo później Ludendorff stwierdził, iż może uwolnić triumvirat. Jak się potem okazało, von Kahr i jego towarzysze poinformowali swoich popleczników o tym, co się działo i poprosili ich o wsparcie w powstrzymaniu Hitlera. W nocy doszło do pierwszego starcia, w którym kilka osób zostało rannych. Żołnierze Reichswehry i policjanci ostrzelali jednostkę kierowaną przez przyszłego dowódcę SA Ernsta Röhma, kiedy maszynował on na baraki wojska stacjonującego w mieście. Rankiem następnego dnia puczyści zdali sobie sprawę z tego, że ich działania najprawdopodobniej nie poskutkują. Jednakże Ludendorff zmotywował około 2000 puczystów do pomaszerowania z nim na bawarskie ministerstwo wojskowe. Jednakże na drodze marszu stanęła jednostka blokująca, złożona z około 130 żołnierzy i policjantów. W wyniku starcia poległo zaledwie 20 osób, 4 policjantów i 16 puczystów. Wiele innych osób zostało rannych, w tym Hermann Göring i Hitler. Pierwszy został postrzelony, zaś na drugiego przewrócił się zastrzelony polityczny aktywista, Ludwig von Schäuble-Richter. Pośród zabitych NSDAP-owców był on osobą najwyższej rangi, którego śmierć Hitler określił w Mein Kampf jako nieodwracalną stratę.
Niedługo po tych wydarzeniach pucz zakończył się. Hitler i wielu innych wysokich rangą puczystów zostało aresztowanych i postawionych przed sądem pod zarzutem zdrady. Jednakże sędziowie byli całkiem przyjaźni nazistom i największe kary dostali jedynie Hitler i Rudolf Hess. Mianowicie po 5 lat więzienia o łagodnym rygorze. Jednakże Hitler spędził w nim jedynie 8 miesięcy. Dodatkowo wykorzystał ten czas na napisanie Mein Kampf i uporządkowanie swoich poglądów. Wydarzenia z 8 i 9 listopada 1923 roku, po dojściu nazistów do władzy w 1933, były corocznie upamiętniane. Jeżeli natomiast chciałbyś dowiedzieć się, jak Hitler ostatecznie doszedł do władzy i kto sfinansował jego działania, kliknij w ten film. Subskrypcją też nie pogardzę. Do zobaczenia.